Akademickiej naszego Wydziału chciałbym bardzo, bardzo serdecznie powitać wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Zostałem przedstawiony, zwolnił mnie mój przedmówca z obowiązku ponownego przedstawiania się. Chciałem natomiast bardzo krótko, kilka minut dosłownie poświęcić na temat prezentacji Wydziału. Gościmy tutaj znakomitych gości. Witamy tutaj bardzo serdecznie, więc może chciałbym właśnie przede wszystkim adresując do naszych gości kilka słów na temat Wydziału Zarządzania powiedzieć. Proszę Państwa, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, którym mam przyjemność kierować w tej kadencji, w zeszłym roku obchodził swoje 40-lecie. To właśnie zawsze to podkreślamy bardzo mocno. 40-lecie Wydziału Zarządzania. Wydział powstał na początku lat 70. ubiegłego stulecia, kiedy przynajmniej część z Państwa może pamiętać inny zupełnie system społeczno-gospodarczy. Gospodarka centralnie planowana, a tu szkoła biznesu nagle powstaje. Więc to jest właśnie taki ewenement. Zresztą dodam, że byliśmy pierwszą placówką tego typu nie tylko w Polsce, ale w ogóle w naszej części Europy. Także to oczywiście, że 40 lat to jest bardzo niewiele w porównaniu powiedzmy z takimi znakomitymi instytucjami jak Uniwersytet Jagielloński z przeszło 600-letnią tradycją, nawet Uniwersytet Warszawski, którego jesteśmy częścią w najbliższych latach obchodzi 200-lecie swojego istnienia. Niemniej jednak akurat jeżeli chodzi o ten obszar, to tutaj należymy rzeczywiście do tej czołówki, jeżeli chodzi o długość istnienia. Poza tym Uniwersytet Warszawski, czy Wydział Zarządzania, jest też największą jednostką Uniwersytetu Warszawskiego. Studiuje u nas regularnie przeszło 6,5 tysiąca studentów. Jesteśmy tutaj na pierwszym miejscu na Uniwersytecie. Od lat prowadzimy dwa kierunki studiów. Kierunek zarządzanie i to właśnie tutaj bardzo mocno chciałem to podkreślić, kierunek finanse i rachunkowość. W ostatnich latach sporo mówi się na temat problemów, jakie uczelnie mają, zwłaszcza natury demograficznej, ale nie tylko natury finansowej, organizacyjnej, jakie polskie uczelnie mają chociażby z naborem studentów. No muszę powiedzieć, że akurat szczęśliwie nas ten problem jako wydziału jeszcze nie dotknął. Mam nadzieję, że nie dotknie, ale póki co nie mamy na razie większych kłopotów z naborem. I co zwłaszcza chciałem bardzo mocno podkreślić w tym gronie, cały czas właściwie wzrasta zainteresowanie, wbrew tym trendom ogólnym, wzrasta zainteresowanie kierunkiem finansowym. Czyli wielu studentów widzi z jednej strony dobrą, renomowaną markę uniwersytetu, a z drugiej strony wiąże swoje życie zawodowe, swoją karierę właśnie z obszarem finansów. Dlatego właśnie bardzo mnie cieszy, że kongres odbywa się w murach naszego wydziału właśnie z tego powodu, że z jednej strony, tak jak powiedziałem, możemy powitać znakomitych gości na sali tutaj, w naszej auli dzisiaj, a z drugiej strony też miejmy świadomość, że finanse są cały czas tym kierunkiem żywym, rozwijającym się wbrew różnym opiniom, powiedzmy, czy trendom, o którym się często słyszy w mediach, w prasie się czyta. Cały czas jednak kierunek finansowy tutaj ma się całkiem dobrze. Jesteśmy wydziałem również relatywnie sporym, jeżeli chodzi o kadrę. Mamy przeszło 40 profesorów, blisko 100 doktorów, którzy uczą naszych studentów regularnie, także prowadzą badania. Tutaj muszę podkreślić bardzo też silny w ostatnim czasie rozwój tej kadry. No może Państwu powiedzieć, że aktualnie na naszym wydziale jest kilka postępowań o nadanie tytułu profesora i przeszło 10 naszych kolegów aktualnie jest w trakcie postępowania o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. Aktualnie w tym czasie, na bieżąco. Czyli tutaj wydział również silnie się rozwija. Muszę zresztą też podkreślić, co mnie z kolei też interesuje, bo sam jestem, mówię, księgowym,
poza tym, że jestem dziekanem, kieruję też Katedrą Finansów i Rachunkowości, muszę właśnie podkreślić z dużym zadowoleniem, że sporo z tych prac naukowych, które w ostatnim czasie powstają, są właśnie prace o profilu finansowym jednoznacznie, albo tak powiedzmy na styku różnych obszarów, ale jednak z takim no, mocnym wskazaniem na finanse. Nasz wydział ma również bardzo dobre tradycje, jeżeli chodzi o poziom badań naukowych. W ostatniej parametryzacji Ministerstwa Nauki utrzymujemy już od lat kategorię A, ponownie żeśmy ją uzyskali. Mamy również bardzo dobre opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, mamy wyróżniające, jeżeli chodzi o kierunek zarządzania, pozytywny, jeżeli chodzi o finanse i rachunkowość. Idziemy również duchem czasu, orientując się coraz bardziej na otoczenie. Dzień dobry panie rektorze, chciałbym powitać prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, a jednocześnie naszego kolegę wydziałowego, profesora Alojzego Nowaka. Witamy panie rektorze w naszym gronie. Chciałbym tutaj właśnie podkreślić, że nasz wydział bardzo silnie otwiera się również na, nazwijmy to, współpracę międzynarodową. Mamy też niezłe notowania międzynarodowe, no mogę podkreślić chociażby, że po raz kolejny w ubiegłym roku uzyskaliśmy trzecie miejsce w Europie Środkowej i Wschodniej w takim no, od lat realizowanym rankingu Eduniversal. To jest ranking taki, no wydaje się dosyć obiektywny, bo to jest pytanie, które kieruje się do rektorów albo dziekanów szkół biznesu wszystkich na świecie, łącznie z tymi najbardziej markowymi. Harvard Business School czy Londyńska Szkoła Biznesu, którą uczelnię rekomendowałbyś swoim studentom w innych krajach. No tutaj, tak jak powiedziałem, zajmujemy pierwsze miejsce w Polsce, trzecie w naszym regionie Europy, około 40 w Europie. Jesteśmy w trakcie również uzyskiwania akredytacji. Mamy aktualnie dwie akredytacje międzynarodowe, AMBRE dla naszego programu MBA, a także ostatnio uzyskaliśmy taką nową, mówię taką trochę wschodzącą akredytację azjatycką, azjatycka akredytacja dla szkół biznesu międzynarodowego. Uzyskaliśmy w ubiegłym roku taką akredytację na 3 lata. Staramy się o najbardziej markową w tej chwili ASCSB, to jest amerykańska akredytacja. To jeszcze trochę potrwa, ale tam uzyskać ją nie jest wcale łatwo. Jako wydział mamy też podpisane umowy z przeszło 90 uczelniami czy wydziałami na świecie. Ja nie mówię o uniwersytecie, mówię o wydziale. Uniwersytet ma kilkaset umów, natomiast wydział ma blisko setkę, no ponad 90 i realizujemy dosyć intensywnie tę współpracę z innymi uczelniami. Przejawia się to chociażby w tym, że kilkuset studentów, 300-400 osób rocznie wyjeżdża, mówię o naszych studentach, za granicę na różne formy studiów czy staże, też około 200 studentów, a także około 30 wykładowców zagranicznych przyjeżdża do nas co roku, żeby uczyć naszych studentów. Żeby nie przedłużać, jeszcze krótko powiem, warunki materialne wydziału też są, no, powiedziałbym, całkiem niezłe, żeby nie powiedzieć bardzo dobre. Te trzy budynki, które tutaj moi poprzednicy, właśnie osoba pana profesora Rycia, pana profesora Nowaka, który zanim został prorektorem, był dziekanem Wydziału Zarządzania. Mamy dobre wyposażenie, naprawdę dobre wyposażenie, praktycznie prawie wszystkie sale są wyposażone i w środki audiowizualne, sprzęt komputerowy, rzutniki, także z punktu widzenia samego procesu dydaktycznego, a także badawczego, naukowego, mamy tutaj dobrze wyposażoną także bibliotekę. Żeby nie przedłużać, proszę Państwa, bardzo krótko o wydziale powiedziałem i jeszcze raz chciałbym bardzo, bardzo serdecznie powitać uczestników kongresu i życzyć w imieniu władz wydziału udanych, owocnych i przede wszystkim konstruktywnych obrad. Bardzo dziękuję.